Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Witam również internautów, bo nasz sąd jest najbardziej transparentnym, otwartym sądem. Ale nie dlatego, że my jesteśmy otwarci, tylko dlatego, że jakby z istoty rzeczy wszystko, co tu się dzieje, podobnie jak w parlamencie, powinno być możliwe do publicznej dyskusji. Dzisiaj przedmiotem naszej rozmowy zaproponowałem, aby był temat samorząd terytorialny. Pamiętamy, że samorząd terytorialny został zniszczony, upaństwowiony w 1950 roku. To był jeden z głównych postulatów demokratycznej opozycji, aby przywrócić, odrodzić samorząd terytorialny. On został całkowicie zniszczony, bo nie tylko instytucjonalnie, ale w tym, co stanowi jego istotny substrat, czyli majątek. Wszystko zostało upaństwowione, jakkolwiek nazywało się to komunalizacją mienia. To może bardziej właściwym terminem była komunizacja mienia. Ze wszystkimi tego kosztami, jakie ponieśliśmy i ponosimy do dzisiaj, Warszawa jest tego świetnym dowodem. Nie ma nic takiego jak obiad za darmo, więc dekret Bieruta też nie był taki, który by nie generował wciąż kosztów, nie tylko ekonomicznych, ale również wizerunkowych przecież dla naszego miasta. Spory o rozstrzygnięcie, czy i do kogo należy jakiś kawałek gruntu, stanowią swoistą garrotę na rozwoju miasta, bo wstrzymują czasami ważne inwestycje, generują chaos urbanistyczny w mieście i nie sądzę, żeby, ja nie jestem niestety optymistą, żeby w przeciągu następnego pokolenia udało się coś sensownego tutaj zrobić. Ale samorząd terytorialny to znacznie szerszy problem, problem w dobrym tego słowa znaczeniu. Konstytucja mówi, że każda gmina to wspólnota mieszkańców. Pytanie, czy i znowu odwołując się do Warszawy, czy wtedy, kiedy ustawodawca utworzył jedną gminę, a potem utworzył 10 czy 12 gmin, każda dzielnica była gminą, czy tworzył wspólnotę, a potem jak znosił gminy i stworzył znowu dzielnicę, czy wobec tego likwidował wspólnoty, które zaczęły się tworzyć. Pamiętamy, że w tym czasie, kiedy Warszawa była podzielona na gminy, to gminy w różnej mierze, myślę, że bardziej niż obecnie, konkurowały ze sobą o to, która jest bardziej samorządna, która jest bliżej mieszkańców, która ma ciekawsze pomysły. Wyrazem takim urbanistycznym tego było budowanie ratuszów gminnych właśnie. One się dzisiaj stały dzielnicowe. Można powiedzieć, że nic się nie stało. Ale to jest szerszy problem. W Trybunale mieliśmy szereg spraw wnoszonych przez gminy z różnym podejściem, ale na ten temat kompetentnie będzie mówił pan sędzia Kieres. Pytanie o to, czy kto ma prawo regulować granice gmin. Jest takie państwo w Europie, nazywa się Wielka Brytania, gdzie granice gmin zostały ukształtowane przez Wilhelma Zdobywcę w 1079, wtedy to był podział na parafie, ale on się utrzymuje do dzisiaj. Te granice parafii stały się w końcu granicami gmin i bardzo trudno sobie wyobrazić w Wielkiej Brytanii, w Anglii czy w Szkocji, że tutaj można mniej czy bardziej arbitralnie regulować to, jak będą przebiegały granice gmin, właśnie ze względu na tę wspólnotowość, którą nasz ustrojodawca zauważył.
Pan sędzia, pan profesor Kieres, myślę, że jak mało kto w całej historii Trybunału Konstytucyjnego jest predestynowany do tego, aby mówić o tej kwestii, jako że jest wybitnym prawnikiem, samorządowcem, prawnikiem nie tylko w skali polskiej, ale również europejskiej. Jako parlamentarzysta reprezentował Polskę w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, a tam został w ramach instytucji Rady Europy wybrany wiceprzewodniczącym takiego swoistego parlamentu samorządów terytorialnych państw Rady Europy. Odegrał naprawdę istotną rolę nie tyle w zaprowadzeniu, ile w ogóle w kiełkowaniu idei samorządów terytorialnych w państwach, które powstały na gruzach Związku Sowieckiego. Panie sędzio, panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję, panie prezesie. Ta instytucja, o której wspominał pan profesor Andrzej Rzepliński, to Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Chciałbym państwu przypomnieć, że warunkiem polskiego członkostwa w Radzie Europy była ratyfikacja Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. To jest konwencja Rady Europy przyjęta w 1985 roku. Prezydent Wałęsa ją ratyfikował i ona wyznacza standardy. Nie tylko polska konstytucja, ale także Europejska Karta Samorządu Lokalnego wyznacza pewne zasady, którymi powinien kierować się polski ustawodawca przy określaniu pozycji samorządu terytorialnego w ustroju państwa. Kiedy byłem tym wiceprzewodniczącym, odpowiadałem za Europę Środkową i Wschodnią i no w pewnym stopniu dzięki naszej aktywności doszło do ratyfikacji tej konwencji przez wszystkie państwa tej części Europy, co, jak powiedziałem, determinowało przyznanie im statusu członkowskiego. Kiedy budowaliśmy w 1990 roku polski samorząd terytorialny, mówi się o tak zwanej restytucji, czyli przywróceniu obecności samorządu terytorialnego, to właśnie Europejska Karta Samorządu Lokalnego, wtedy jeszcze przez Polskę nie ratyfikowana, była takim źródłem informacji o podstawowych zasadach, które powinny rządzić statusem samorządu terytorialnego. Ustawa z 8 marca 1990 roku, którą kilka osób przygotowywało, profesor Michał Kulesza, późniejszy prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, świętej pamięci Walerian Pańko, prezes NIK-u profesor Jerzy Regulski. Właśnie ustawa o samorządzie terytorialnym, dzisiaj to jest ustawa o samorządzie gminnym, właśnie była wzorowana na tych zasadach z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Nowelizacja Konstytucji z 1952 roku, a następnie mała konstytucja, też te zasady uwzględniała. Trójstopniowy ustrój jednostek samorządu terytorialnego, oprócz gmin, także powiaty i województwa samorządowe, no został ukształtowany w 1998 roku, kiedy wprowadziliśmy województwa i powiaty, oprócz gmin. Zasadą jest, gdy idzie o relacje, które rządzą pozycją wzajemną tych trzech kategorii samorządu terytorialnego, że inaczej jak niż to na przykład w niektórych landach systemu niemieckiego, jednostki samorządu terytorialnego nie zostały usytuowane w pozycji zwierzchnika wobec innych jednostek. Powiat nie sprawuje nadzoru nad gminami, województwo nad powiatami czy gminami. Każda kategoria jest kategorią odrębną i niezależną wobec innych kategorii, co oczywiście nie wyklucza pewnych relacji, ale te relacje nie mają charakteru nadrzędności i podporządkowania.
Inaczej jest, gdy idzie o usytuowanie ustrojowe samorządu terytorialnego w państwie. I tutaj główną osią sporu, no, która toczy się w kręgu nie tylko specjalistów, także ona jest widoczna, ten spór jest widoczny w orzecznictwie, czy to sądów powszechnych, zwłaszcza w orzecznictwie sądownictwa administracyjnego, no, a także no, nie jest wolny Trybunał Konstytucyjny od refleksji na temat tych sporów. Więc główną osią sporów jest problematyka właśnie usytuowania samorządu terytorialnego, ustroju państwa, zwłaszcza wobec innych władz publicznych. Państwo, samorząd terytorialny, a państwo. W jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne? Co to znaczy samorządność? Czy ta samorządność oznacza autonomię w ustroju państwa? Czy interes jednostki samorządu terytorialnego wyznaczają nie tylko mieszkańcy i reprezentowane przez nich organy, ale ten interes może być również w pewnym stopniu no, kwalifikowany, kształtowany przez działania innych władz publicznych, albo innymi słowy, czy interes jednostki samorządu terytorialnego może być przeciwstawiany interesowi państwa. I to dotyczy nie tylko stosunków wobec władz publicznych, aparatu państwowego, mówię państwa językiem kolokwialnym, ale także to dotyczy stosunków cywilnoprawnych. Ja pamiętam jeden z wyroków sądu powszechnego, to będę reprezentował w tym sporze z państwem, ze skarbem państwa, profesor Michał Kulesza, w którym sąd uznał, że gmina, wówczas tylko gminy były, nie może prowadzić sporu majątkowego z państwem, ze skarbem państwa. Wtedy sądy jeszcze z trudnością akceptowały sytuację, w której polski ustrojodawca oraz ustawodawca uznawał, że własność komunalna jest odrębną kategorią własności i że ona, tak jak mówi konstytucja i ustawy te trzy ustrojowe o gminie, powiecie i województwie, że ta własność podlega ochronie sądowej i jest odrębną kategorią własności. Dopiero sąd apelacyjny, to było jedna z gmin na Wybrzeżu, wyraźnie stwierdził, że własność samorządowa jest odrębną kategorią własności i podlega ochronie, także w sporze z władzami publicznymi. Własność Skarbu Państwa nie obejmuje własności jednostek samorządu terytorialnego. Ta sprzed 23 lat sprawa pokazuje, jaka ewolucja dokonała się w polskiej judykaturze, ale nie tylko, na temat samorządu terytorialnego. Ale problemem głównym jest to, czy i w jakim zakresie samorząd terytorialny może być traktowany jako kategoria, która ma swoje własne autonomiczne interesy i może domagać się ochrony tych interesów wobec państwa. Czy samodzielność, o której mówi konstytucja i o ochronie tej sądowej samodzielności, oznacza, że ta samodzielność w swojej treści i w środkach ochrony oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego, gminy, powiaty i województwa mogą mieć interesy sprzeczne, generalnie mówiąc, z państwem. Otóż trzeba wyraźnie powiedzieć, że polski ustrojodawca, w polskiej konstytucji generalnie nie możemy wywodzić tego rodzaju koncepcji. Jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne, ale nie autonomiczne wobec państwa. Ich samodzielność określa państwo, czyli ustawodawca, ustrojodawca, konstytucja w konstytucji oraz ustawodawca w ustawach zwykłych oczywiście
w oparciu o regulacje konstytucyjne. Ta samodzielność określana, jak powiedziałem, i w Konstytucji, a zwłaszcza w ustawach zwykłych, przejawy tej samodzielności, one podlegają ochronie konstytucyjnej, ale tylko o takiej ochronie, o której mówi Konstytucja, w granicach tej rozwiązań konstytucyjnych i gdy idzie o treść tych rozwiązań. Od chociażby idzie o artykuł 167 ustęp 4 Konstytucji, który stanowi, że zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych. Z tego się można wywodzić prawo podmiotowe jednostek samorządu terytorialnego do zapewniania im odpowiednich źródeł dochodów w przypadku zmian zadań jednostek samorządu terytorialnego. Na pewno Polska nie jest dzisiaj Polską województw autonomicznych, powiatów autonomicznych czy gmin na wzór czy to landów niemieckich, czy regionów włoskich, czy regionów hiszpańskich chociażby. Ale z drugiej strony polski ustawodawca wyraźnie mówi, mamy odrębną kategorię mienia, jest to mienie jednostek samorządu terytorialnego, zwane też niekiedy mieniem komunalnym, chociaż pojęcie mienia komunalnego dzisiaj w zasadzie istotowo odnosi się do mienia gmin, więc mienie gmin, powiatów i województw. W granicach prawa jednostki samorządu terytorialnego mogą tym majątkiem dysponować, w granicach prawa to znaczy w celu wykonywania zadań. Na tym tle oczywiście istnieją różnego rodzaju spory, jak daleko samodzielność majątkowa jednostek samorządu terytorialnego może być posunięta, czy są i jakie granice. Taki przykład najbardziej spektakularny swego czasu odnosił się do możliwości finansowania klubów sportowych. Polskie sądownictwo administracyjne było tutaj podzielone w orzecznictwie swoim i mieliśmy wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych ustalające możliwość w innych z kolei nie dofinansowywania klubów sportowych, dopiero nowelizacja, i to pokazuje na tryb postępowania, gdy idzie o sytuację samorządu terytorialnego, dopiero nowelizacja ustawy o gospodarce komunalnej z 1996 roku uprawniła jednostki samorządu terytorialnego do dysponowania swoim mieniem w tych właśnie zasadach. Inny problem, czy jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działalność swego rodzaju parabankową, na przykład udzielać pożyczek swoim mieszkańcom. Jedna z gmin dolnośląskich tego rodzaju aktywność prowadziła, uznano za niekonstytucyjną, niezgodną z prawem. Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć banki? Trzy gminy na Wybrzeżu, strój miasta swego czasu jeszcze, na początku lat 90. własny bank utworzyły. Dopiero później ustawodawstwo uregulowało tę kwestię, dopuszczając możliwość posiadania tak zwanych tytułów uczestnictwa w bankach, czyli akcji w bankach i tak dalej, i tak dalej. To oznacza, że my nie mamy w Polsce jakby odrębnego, konstytucyjnie ujętego statusu jednostek samorządu terytorialnego. Konstytucja oczywiście w rozdziale 7 reguluje ten status, ale odrębnego jakby na równi z regulacjami konstytucyjnymi, ale odrębnie traktującego jednostki samorządu terytorialnego jako wypreparowane instytucje ustrojowe naszego państwa. W demokracjach europejskich mamy trzy kategorie jednostek samorządowych. Mówimy o jednostkach autonomicznych, jak powiedziałem, o tak zwanym samorządzie autonomicznym. Mówimy o jednostkach podziału terytorialnego państwa, w których samorząd terytorialny jest kształtowany, to jest Polska chociażby, przez konstytucję, przez ustrojodawcę i ustawodawcę. Oczywiście na podstawie pewnych przyrodzonych praw, także człowiekowi, instytucja samorządu terytorialnego jest wywodzona z pozycji jednostki w państwie oraz z tradycji tej instytucji, historii rozwoju. I mamy wreszcie samorząd terytorialny, który, jak Rada Europy to wielokrotnie określała,
byłem wielokrotnie sprawozdawcą, raporterem oceniającym sytuację jednostek samorządu terytorialnego, jest pewną atrapą, fasadą, gdzie w gruncie rzeczy samorząd terytorialny jest tylko odnoszony do władzy terenowej, do terenowych organów władzy czy administracji państwowej. Nasza ustawa o radach narodowych też posługiwała się z początku lat 80. pojęciem samorządu terytorialnego, odnosząc go do sołectwa, no ale nie chodziło tutaj o samorząd terytorialny we współczesnym rozumieniu. Gdy idzie o sytuację samorządu terytorialnego w Polsce, to dzisiaj w gruncie rzeczy jego pozycję ustrojową w Polsce konstytucyjną, to spór między jednostkami samorządu terytorialnego, ich przedstawicielstwami, zwłaszcza w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, z państwem, który także przenika do Trybunału Konstytucyjnego, odnosi się do zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, źródeł dochodów, czy i w jakich granicach, w oparciu o jakie zasady państwo, czyli parlament, w drodze ustawowej, to już nie, to nie budzi wątpliwości, może zmieniać źródła dochodów, może zmieniać wydajność tych dochodów, podnosząc lub obniżając, ale podnosząc to oczywiście udziały, to jest akceptowane, ale obniżając udziały w dochodach państwa, czy w jakim zakresie samorząd terytorialny może otrzymywać dodatkowe zadania bez ustalenia w sposób adekwatny źródeł finansowania tych zadań. No i wreszcie, jak daleko może być posunięta ingerencja organów nadzoru w działania jednostek samorządu terytorialnego. Przypominam państwu, że dzisiaj ten nadzór wykonują wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe, gdy idzie o budżet, gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Mamy również organy, no, które na pewnych ogólnych, powszechnych zasadach także weryfikują aktywność jednostek samorządu terytorialnego. To są różnego rodzaju służby czy inspekcje specjalne, sanitarna, ochrony środowiska chociażby, które również są uprawnione do weryfikowania zgodności z prawem działalności jednostek samorządu terytorialnego. Tutaj mógłbym mówić no, wiele o tych polach aktywności, o płaszczyznach sporów i perspektywach rozwoju polskiej samorządności terytorialnej. Ja nigdy nie mówiłem, że jestem tak zwanym nawiedzonym samorządowcem. Nie ma dobrego państwa bez samorządu terytorialnego. To w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jest wyraźnie podkreślane. Podkreśla też Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach, że ustawodawca, kierując się rozwiązaniami konstytucyjnymi, w sposób jasny, precyzyjny powinien kształtować w ustawach zwykłych pozycję samorządu terytorialnego, zwłaszcza gdy idzie o relacje w sferze prawno-finansowej, gdy idzie o finanse. Ale gdy idzie o perspektywy, nie sądzę, żeby w Polsce był możliwy i nawet właściwy system autonomii jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza autonomii regionalnej. Nie chcę tutaj zbyt mocno akcentować swoich poglądów ze względu ewentualnie na spodziewaną moją obecność w zespołach orzekających w sprawach samorządności terytorialnej w Polsce, ale chcę o jednej rzeczy tu jeszcze powiedzieć. I Rada Europy, która jest tutaj podstawową instytucją prawa międzynarodowego odpowiedzialną za pozycję samorządu terytorialnego w państwach europejskich, a zwłaszcza Unia Europejska, prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej nie zawiera rozwiązań, które by narzucały państwom członkowskim, w odróżnieniu od innych dziedzin, w sprawach ustrojowych prawo Unii Europejskiej nie narzuca, także Polsce, jakichś rozwiązań, które muszą być implementowane, przejęte. Owszem, w prawie Unii Europejskiej mówi się na przykład o regionach dla celów
przejmowania funduszy europejskich. Stąd my między innymi w 1998 roku wprowadziliśmy podział administracyjny w samorządności terytorialnej, także obecny na szczeblu województw, 49 województw na 16 województw regionalnych, które byłyby zdolne do absorpcji środków pomocowych i zdolne do prowadzenia tak zwanej polityki regionalnej, ale w żadnym wypadku nie można mówić, że w prawie Unii Europejskiej jakieś rozwiązania prawne narzucałyby nam, jakie kategorie mamy samorządności terytorialnej, jak powinny wyglądać relacje między tymi organami, jakie powinny organy reprezentować jednostki samorządu terytorialnego. Pewne rozwiązania są widoczne w prawie zamówień publicznych. Dwie dyrektywy, zwłaszcza Unii Europejskiej z 2004 roku w sprawie tak zwanych zamówień klasycznych i sektorowych, także nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek kierowania się przepisami w zakresie zamówień publicznych przy dysponowaniu funduszami publicznymi, przy zlecaniu pewnych zadań finansowanych z funduszy publicznych. Przepisy antymonopolowe, czyli ochronie konkurencji i konsumentów, też obejmują jednostki samorządu terytorialnego. Można nawet powiedzieć, że prawo Unii Europejskiej jest szczególnie czułe na to, by zapobiegać monopolizacji na komunalnym rynku, czy to usług publicznych, czy innych form realizacji zadań publicznych. Ale z drugiej strony to prawo unijne dopuszcza możliwość właśnie monopolizacji ze względu na tak zwane imperatywne wymogi ochrony interesu publicznego w pewnych sytuacjach. Na tym tle powstał między innymi spór w Polsce w związku z ustawą śmieciową, mówię ogólnie, czy jednostki samorządu terytorialnego, wybierając wykonawcę zadań w związku z odprowadzaniem śmieci, gromadzeniem, odprowadzaniem śmieci, mogą powierzać te zadania własnym jednostkom organizacyjnym, tak jak to było do tej pory, czy muszą organizować postępowania w sprawie zamówienia, udzielenia zamówienia publicznego i w tym postępowaniu mogą także uczestniczyć komunalne jednostki organizacyjne, zakłady budżetowe czy spółki komunalne. Nie chcę w tej sprawie zajmować stanowiska, bo sprawa jest także już dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, będzie chyba niedługo rozstrzygnięta, ale w każdym bądź razie to są takie incydentalne, chociaż w ważnych dziedzinach aktywności publicznej sprawy, które widać wyraźnie w polskim także prawie, także w polskim prawie samorządu terytorialnego. Podsumowując, chcę powiedzieć wyraźnie, nie ma innej możliwości jak utrzymywanie, to jest poza sporem samorządu terytorialnego, ale wydaje mi się, że jednostki samorządu terytorialnego jako element, komponent ustroju państwa są osadzone także w kategoriach ogólnego interesu publicznego. W tym znaczeniu, że interes wspólnoty samorządowej, który też się cechuje pewnymi odrębnymi właściwościami, swoistymi, ustawodawstwo polskie dozwala na dywersyfikację kierunków aktywności i sposobu realizacji zadań przez samorząd terytorialny. Inaczej przecież kształtuje pola swojego zainteresowania samorząd mojego Wrocławia, inaczej, no nie wiem, Sejm, Suwałk, czy tu nie chodzi tylko o odległość geograficzną, usytuowanie geograficzne, chociaż i to jest bardzo istotne. Mamy przecież odrębne regulacje prawne w zakresie gmin uzdrowiskowych, są odrębne regulacje prawne w zakresie na przykład Rady Europy, jednostek samorządu terytorialnego, tak zwanych gmin górskich, gmin wiejskich. To też jest obecne w polskim ustawodawstwie, chociażby w prawie podatkowym. Ale mogę powiedzieć tyle, że nie sądzę, żeby polski ustawodawca zdecydował się na autonomizację jednostek samorządu terytorialnego w ustroju państwa. Przynajmniej nie sądzę, żeby to była tendencja powszechna. No ale konstytucja zawsze może być zmieniana. Gdy idzie o obecnie obowiązującą konstytucję, tego rodzaju spekulacje są nieuprawnione. Dziękuję bardzo.
Ludwika Mostowicz, Laboratorium Przekładu Międzykulturowego. Ja muszę powiedzieć, że przepraszam za spóźnienie, ale jestem zachwycona tym wykładem, że rzeczywiście tak wszechstronnie Pan zechciał przekazać funkcję, czy wielofunkcyjność kategorii samorządu, tak bym powiedziała. Ale jeżeli można, to ja bym zadała kilka pytań trochę z innego punktu widzenia i panu prezesowi, jeżeli można. Punkt pierwszy. Starannie obserwuję dobrą korespondencję między orzecznictwem NSA i Trybunału Konstytucyjnego i częściowo też Sądu Najwyższego. I o ile pamiętam, to epokowym wydarzeniem w orzeczeniach, uchwałach in gremio Naczelnego Sądu Administracyjnego była uchwała, która powiada, że sądy administracyjne powinny przede wszystkim definiować i krytykować błędy czy błędne decyzje administracyjne. Przepraszam, tu niedokładnie to formułuję. Wydaje mi się, że to jest w ogóle klucz do dobrej administracji. Nie bardzo widzę tutaj taką tendencję w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, może dlatego, że niewiele jest orzeczeń, z tego co ja wiem, dotyczących błędów administracyjnych. To jest trochę inna płaszczyzna, czyli jakie są perspektywy tego rodzaju tendencji, czy uchwały, czy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i jaka jest korespondencja między tymi dwoma szeregami, jak gdyby orzecznictwa, to znaczy NSA i Trybunału Konstytucyjnego. Drugie pytanie, jeżeli można. Wydaje mi się, że praktycznie też obserwując orzecznictwo unijne, bo ja badam akta nawet konkretnych spraw w orzecznictwie Trybunałów Unijnych i Polskich, wydaje mi się, że takim istotnym problemem praktycznym dla polskich sądów wszelkiego rodzaju, może poza administracyjnym, to jest kwestia korespondencji między, w cudzysłowie mówię, prawem lokalnym a prawem uniwersalnym. I jak znam literaturę polską w tym przedmiocie, to jest bardzo dużo wątpliwości. Na przykład jest taka wątpliwość w decyzjach administracyjnych lokalnych, że a może decyzja administracyjna lokalna mogłaby być nadustawową, co jest w moim wyobrażeniu w ogóle niemożliwe. I toczy się taka dyskusja na ten temat w orzecznictwie i w konkretnych materiałach dotyczących decyzji administracyjnych. Wydaje mi się, że to jest dosyć poważny problem, to znaczy, że nie wszyscy samorządowcy, ja nie mówię to o instancjach, tylko o ludziach, nie wszyscy samorządowcy dostrzegają ten banalny fakt, że każdy z funkcjonariuszy, jak i instytucje są bardzo dobrze wkomponowane w całość prawa uniwersalnego, czyli unijnego i prawa polskiego. Nie może być inaczej. To znaczy, ja widzę tutaj pewne wątpliwości, które Pan wyraził, jeżeli dobrze zrozumiałam. Natomiast wydaje mi się, że to jest problem praktyczny, który nie zawsze nasi samorządowcy potrafią rozstrzygać. To jest właśnie drugie pytanie. Czy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jest przewidziany taki problem, żeby może bardziej konkretnie i bardziej praktycznie zwrócić uwagę na tą korespondencję między prawem lokalnym a prawem uniwersalnym. I trzecie pytanie, jeśli można, przepraszam, że nudzę. Trzecie pytanie jest następujące. Czy rzeczywiście jest w Polsce odpowiedni tryb szkolenia, nie wiem, wychowania, edukacji wśród samorządowców taki, który by uświadomiał tą szczególną rolę samorządu, a jednocześnie to, co powiedziałam przed chwilą, wkomponowanie w całokształt uniwersalnego prawa unijnego. Ja to myślę, że to jest problem. I trzeci problem, kwestia nadzoru. Wydaje mi się, może myślę naiwnie, to znaczy czwarty problem, nadzór musi być, bo to są sprawy samorządowe, to są sprawy ludzkie. I Pan był łaskaw wymienić tutaj kilka instancji czy trybów nadzoru,
ale może powinny być jeszcze inne. To znaczy Unia Europejska nie narzuca żadnych instytucjonalnych form, ale narzuca jednoznacznie, przepraszam, że tak mówię, aksjologię i formy harmonizacji prawa unijnego i prawa lokalnego. Nie wydaje mi się, żeby w polskim samorządzie to było jasne. To znaczy ja mówię o ludziach, nie o instytucjach. Dziękuję bardzo. Może od końca będę zaczynał. Gdy idzie o nadzór, oczywiście to nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego, czyli w jakim zakresie ten nadzór i przez kogo powinien być sprawowany. Mogę tylko powiedzieć na podstawie własnych doświadczeń. Ja byłem przez dwie kadencje przewodniczącym Sejmiku Województwa Wrocławskiego, później przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnym i Wrocławia i województwa wrocławskiego, później dolnośląskiego. Ten nadzór jest w postaci instytucjonalnej i funkcjonalnej wystarczający. Te instytucje, które są, jeszcze dochodzi przecież kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Ja pamiętam na początku lat 90., kiedy nowelizowano ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, bo początkowo samorząd terytorialny nie był poddany kontroli ze strony tego organu konstytucyjnego. Był olbrzymi spór, czy to nie ograniczy samodzielności terytorialnej. Sam pamiętam, pisałem do gmin województwa wrocławskiego 40, mówiąc, nie bójmy się, jeśli nie mamy sobie nic do zarzucenia, to nie bójmy się także kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Kiedy ja weźmy tak zwany nadzór czy kontrolę instancyjną w postępowaniu administracyjnym od decyzji wójta, burmistrza, starosty, strona odwołuje się do samorządowego kolegium odwoławczego, kiedyś do kolegium odwoławczego przy sejmikach lub do wojewody lub innego organu administracji rządowej, to zależy od rodzaju sprawy. To pamiętam, kiedy kolegia były usytuowane przy sejmikach samorządowych, przyjechał do mnie jeden z burmistrzów województwa wrocławskiego, mówiąc, to ja płacę na sejmik, bo sejmik był utrzymywany ze składek wojewódzki, a wy mi decyzję uchylacie. No to ja takiej samorządności nie chcę. To są, kiedy z kolei kolegia były przenoszone poza system ustrojowy samorządu terytorialnego, bo dzisiaj samorządowe kolegia odwoławcze są odrębną instancją w postępowaniu administracyjnym, niepodporządkowane, nie daj Boże, związane czy to z sejmikami wojewódzkimi, czy innymi instytucjami samorządu terytorialnego. To ja pamiętam, kiedy w Sejmie była ustawa na ten temat, jedna ze znaczących, także dzisiaj postaci polskiego życia publicznego, oskarżała mnie o dewastację samorządności terytorialnej, że usytuowanie kolegiów poza systemem ustrojowym samorządu terytorialnego będzie oznaczało, że tracimy samorządność, jeden z bardzo istotnych pierwiastków samorządności terytorialnej. To tylko dowodzi tego, że samorząd terytorialny w Polsce, w moim przekonaniu, gdy idzie o weryfikację jego rozstrzygnięć, także aktów normatywnych, a więc chociażby uchwał rad gmin, powiatów czy sejmików wojewódzkich, a przecież nadzór nad zgodnością z prawem tych aktów normatywnych sprawują wojewodowie, a w ostateczności wojewódzki lub naczelny sąd administracyjny, w moim przekonaniu, ja jestem przekonany, że jest usytuowany właściwie, niezależnie od pewnych głosów mówiących o tym, że taki nadzór może być osią polityki, także źródłem polityki pewnej administracji rządowej wobec samorządu terytorialnego. Ale tam się bada tylko zgodność z prawem, nie względy celowości na przykład podjęcia aktu prawnego. Jeśli on jest zgodny z prawem, to akt prawny jest akceptowany przez chociażby sądownictwo administracyjne. Co do prawa unijnego i jego szerszego upowszechniania, ja już nie chcę tutaj Państwa zanudzać wyrokami dawnego ETS, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dzisiaj Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w których rozpatrywano problematykę działalności samorządu terytorialnego, bo wprawdzie aktów prawnych specjalnie poświęconych samorządowi terytorialnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej w zasadzie nie ma, to jednak pewne aspekty działania jednostek samorządu terytorialnego,
na podstawie prawa wewnętrznego są weryfikowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Są takie na przykład, to dotyczy zwłaszcza działalności gospodarczej, czy w sferze użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. Jedna z gmin austriackich, gmina Mödling na przykład, żeby obejść zasady konkurencyjności na lokalnym rynku usług publicznych, najpierw zleciła swojej spółce wykonanie zadania, to znaczy budowę spalarni i odbiór śmieci, a następnie ją szybko sprywatyzowała. I Trybunał wyraźnie powiedział, że to było obejście prawa. Jeśli zamiarem jej była prywatyzacja usług, to powinna wybrać wykonawcę w drodze przetargu, a nie uprzywilejować swoją jednostkę i ją później dopiero prywatyzować. Tam jest taki wyrok Stadthalle dotyczący oczywiście gminy niemieckiej czy innej gminy Hamburga, gdy idzie o zlecanie zadań przez gminy w zakresie ratownictwa medycznego. To są dla mnie pasjonujące rzeczy, no, nie dla każdego, więc ja tu nie będę szeroko tego rozwijał. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówi w sposób następujący. Każdy z członków Unii Europejskiej ma prawo decydować samodzielnie, jak wygląda sytuacja samorządu terytorialnego w tym państwie. Ale jeżeli działalność tego samorządu terytorialnego i jednostek narusza pewne zasady, które na przykład na wewnętrznym rynku europejskim rządzą działalnością gospodarczą, na przykład narusza konkurencję, to wtedy działalność takiego samorządu terytorialnego może być weryfikowana z punktu widzenia zgodności tej działalności ze standardami europejskimi. Czy działalność samorządu terytorialnego w prawie wewnętrznym nie prowadzi do monopolizacji, no, i to, a więc ograniczania konkurencji. Jeżeli tak, no to narusza oczywiście artykuł 49 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i wtedy Trybunał mówi wyraźnie, że ustawodawca wewnętrzny czy sąd pytający powinien uznać taką działalność za naruszającą, niezgodną z prawem europejskim, a ustawodawca wewnętrzny powinien wyeliminować z prawa wewnętrznego przepisy, które są źródłem takiej monopolizacji, antykonkurencyjności chociażby. Ja nie chciałbym mówić, co Trybunał może zrobić, jak może Trybunał tutaj reagować na różnego rodzaju sytuacje dotyczące stanowienia prawa wewnętrznego. Zwykle akty prawa wewnętrznego nie dochodzą do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał nie bada zgodności aktów prawa wewnętrznego samorządu terytorialnego UFO, chociaż może w pewnych sytuacjach ich zgodności z prawem, zwłaszcza ustawowym. Od tego są właściwe organy, czyli jak powiedziałem, administracyjne albo sądownictwo administracyjne lub sądy powszechne. Pewnym problemem jest możliwość przyznania jednostkom samorządu terytorialnego zdolności skargowej, czyli składania skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj Trybunał jest bardzo sceptyczny co do tego, czy instytucje publiczne mają prawo składania skargi konstytucyjnej, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Ja nie chcę mówić o perspektywach, ale generalnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wyraźnie widać, że tam, gdzie jest władza publiczna, która stanowi prawo, to ona nie ma w zasadzie możliwości z jednej strony stanowienia prawa dla innych, a z drugiej strony sama składania do Trybunału Konstytucyjnego skarg na regulacje prawne, no, które są podstawą jej działania wobec innych podmiotów. To te inne podmioty, które są adresatami działalności jednostek samorządu terytorialnego, mogą składać skargi konstytucyjne. Tym chodzi o te kwestie. Jeżeli jeszcze można, bo pytała Pani też o to, na ile Trybunał Konstytucyjny w swoich rozstrzygnięciach kontroluje jakość administracji, ponieważ mówimy o administracji lokalnej, no to tej samorządowej przede wszystkim. Polska Konstytucja nie ma takiego prawa podmiotowego jak to, które jest zapisane w artykule 41 Karty Praw Podstawowych, które
który stanowi, że każdy ma prawo do dobrej administracji. To oczywiście dotyczy pierwszym, drugim i trzecim rzędzie dotyczy administracji unijnej, różnego typu instytucji unijnych, czyli każdy z nas jako obywatel Polski, a przez to również obywatel Europy, ma prawo domagać się od tego, nie powiem, że wielkiego, adekwatnego, dla niektórych może zbyt wielkiego, dla niektórych może nie, aparatu administracyjnego różnych agencji unijnych. To jest bodajże w granicach 50 tysięcy urzędników. Każdy z nas ma prawo domagać się, że oni będą sprawować swój mandat urzędniczy zgodnie ze standardem dobrej administracji. W Polsce tego wprost nie mamy w Konstytucji zapisane, ale mamy taki przepis. Myślę, że jak się trafi Trybunałowi dobra sprawa, na razie się nie trafiła, to Trybunał nie tyle ogłosi, ile wydobędzie z tego przepisu właśnie prawo nasze konstytucyjne, podmiotowe do dobrej administracji. Moim zdaniem wynika ono jest zapisane, chociaż pewnie nie taka była intencja ustrojodawcy, w artykule 153 naszej ustawy zasadniczej, który brzmi tak, to jest ustęp pierwszy, w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w tym sensie to się odnosi do administracji państwowej, a jeszcze konkretniej do jej największej części, czyli administracji rządowej. W urzędach administracji rządowej działa Korpus Służby Cywilnej. Co to oznacza? To oznacza, że ustawa wprost mówi, że możemy oczekiwać jako naszego prawa podmiotowego, że każdy urzędnik tej elity urzędniczej polskiej, czyli ci spośród nas, którzy skończywszy właściwe studia, mając właściwe cechy osobiste, zdając odpowiednie egzaminy państwowe, zostali zaliczeni do Korpusu Służby Cywilnej, będą fachowcami w tym, co robią, będą rzetelni, będą bezstronni i że będą politycznie neutralni. To stanowi istotę prawa do dobrej administracji, żeby ci, którym powierzamy poprzez oczywiście naszych przedstawicieli na poziomie organów samorządu terytorialnego, gmin, powiatów czy województw, czyli odpowiednie rady gmin na przykład, które powołują urzędników, że to będą właśnie urzędnicy fachowi, rzetelni, bezstronni i politycznie neutralni. To jak do tej pory nie było przedmiotem kontroli Trybunału, ale kwestia treści tego przepisu z perspektywy raczej praw członków Korpusu Służby Cywilnej była przedmiotem na przykład sprawy KP1 na 11. To była sprawa ustawy uchwalonej przez Sejm w końcu 2011 roku, w której Prezes Rady Ministrów uzyskał prawo do redukcji aparatu tego administracyjnego, podległego mu, w tym także Korpusu Służby Cywilnej o 10%. I Trybunał uznał ten przepis na wniosek prezydenta w trybie kontroli prewencyjnej za niezgodny z Konstytucją, ponieważ właśnie po to przesłanie trybunalskie było takie, po to ustrojodawca przewidział taki korpus w Konstytucji i po to ten korpus jest stworzony, żeby nawet w razie konieczności poszukiwania oszczędności w budżecie państwa możliwość zwolnienia członka Korpusu Służby Cywilnej była trudniejsza, co nie znaczy, że niedopuszczalna. Teraz jeżeli chodzi o kwestię unijnych norm, harmonizacji, to zawsze musimy pamiętać, że artykuł 4
ustęp drugi Traktatu o Unii Europejskiej, zwanego Traktatem Lizbońskim, czy Traktatem z Lizbony, przewiduje, że Unia szanuje tożsamość narodową nierozerwalnie związaną z podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi państw członkowskich, w tym w odniesieniu do samorządu regionalnego i lokalnego. W ramach Unii też funkcjonuje taka odrębna agencja, która nazywa się Radą Regionów, której zadaniem jest właśnie dbanie jednym z i to się przekłada też do pewnego stopnia na prawo krajowe. Jakkolwiek w tym obszarze właśnie to gwarantuje artykuł 4 Traktatu Lizbońskiego, że tutaj i kompetencja, ale i wyłączna odpowiedzialność leży po stronie każdego państwa członkowskiego. Tym niemniej logika czy istota Unii polega na tym, że będzie wzmacniała regiony słabsze, czy najbiedniejsze pod jakimiś względami. Nie ma państwa, łącznie z naszym zachodnim sąsiadem, które by nie miało słabszych regionów, które korzystają wobec tego z tej polityki proregionalnej. U nas, no poza Mazowszem, ze statystycznego punktu widzenia, które osiągnęło poziom dochodów 91% średniej unijnej i stąd są różnego typu związane z tym problemy, ale zapewne pozostałe 15 polskich województw chciałoby mieć kłopoty Mazowsza, zwłaszcza Warszawy i tego nazywanego popularnie obwarzanka powiatów podwarszawskich. Unia stoi jakby na straży tego, żeby przede wszystkim pod względem oferowania najlepszych warunków życia i z pieniędzy unijnych, ale również taka przecież polityka także w Polsce jest wprowadzona, żeby te biedniejsze regiony, a kilka polskich należy do najbiedniejszych w Europie, żeby one były w różny sposób dowartościowane. To dowartościowanie nie tylko może mieć charakter budżetowy, ale właśnie to, o czym mówił pan sędzia Kieres, mogą być różne aspekty tego. No to choćby, że są takie państwa, w których płaca minimalna jest zróżnicowana ze względu na region, czyli te biedniejsze mają niższą płacę, nie dlatego, że ludzie tam powinni mniej zarabiać, tylko dlatego, żeby na przykład przyciągać inwestycje do takiego regionu, gdzie koszty pracy są niższe i dzięki temu rozwijać ten region, ale przede wszystkim, żeby dostarczać ludziom pracy, bo inaczej będą migrować. I mamy takie regiony w Europie, w Hiszpanii na przykład, które praktycznie opustoszały. Są całe miasteczka, które można kupić. U nas do pewnego stopnia to obserwujemy dzisiaj w regionie lubelskim, zwłaszcza południe Lubelszczyzny. Depopuluje się, ludzie wyjeżdżają, stoją puste wioski. Miasteczka też tracą swoich mieszkańców i to jest znowu wyzwanie dla także prawa i także dla Trybunału, ale Trybunał, jak Państwo wiedzą, może rozstrzygać tylko takie sprawy, które zostały mu przedstawione do rozstrzygnięcia. W Trybunale od lat, można powiedzieć przez cały okres wolnej Polski toczy się spór. Jak na razie w tym sporze przeważa taki pogląd, że konstytucja wystarczająco gwarantuje organom samorządu terytorialnego możliwość inicjowania postępowań przed Trybunałem, które pozwalają kwestionować te przepisy, które zdaniem organów samorządu terytorialnego są niezgodne z konstytucją. Bo o tym mówi artykuł 190
pierwszy, ustęp pierwszy, punkt trzeci mówi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego mogą wystąpić organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, ale ogranicza jednocześnie konstytucja te organy do kwestionowania, możliwości kwestionowania tych aktów normatywnych, które dotyczą spraw objętych ich zakresem działania. Jeżeli to miałoby, czyli jeżeli przepis nie dotyczy zakresu ich działania, co rodzi spory także wśród sędziów konstytucyjnych, to z tym gmina, z takim przepisem, który bezpośrednio nie dotyczy zakresu jej działania, nie może wystąpić do Trybunału, mówiąc, że uwiera społeczność, a przecież zgodnie z artykułem 16 Konstytucji każda gmina to jest wspólnota, że uwiera tę wspólnotę, zwłaszcza jeżeli gmina występuje w takim ostrym sporze majątkowym z jakimś innym podmiotem i nie występuje tam jako organ władczy, czyli nie sprawuje dominium, broni interesów majątkowych swojej wspólnoty, to do dzisiaj większość w Trybunale jest taka, na przestrzeni tych wszystkich lat, czyli nie chodzi o obecny skład Trybunału, że zdolność skargowa gminy jest żadna, to znaczy gmina nie może skarżyć takich przepisów, które ograniczają jej możliwości ochrony jej interesów, jej praw majątkowych na podstawie artykułu 64 Konstytucji. Być może to się zmieni, być może nie, ale od słynnego wyroku w sprawie klasztorów w Supraślu taka jest większość w Trybunale. W tym wyroku to orzeczenie zapadło w pełnym składzie Trybunału. To jest istotny problem. Dzisiaj, jak pewnie Państwo wiedzą, ale o tym nie możemy szerzej mówić, to jest kwestia, jeśli chodzi o sprawy samorządowe, szereg gmin, to są trzy odrębne sprawy, wniosło tutaj zarzuty dotyczące tak zwanej ustawy śmieciowej. Wyroki, myślę, że zapadną na początku przyszłego roku, myślę, bo nie chcę tu niczego uprzedzać, w ważnych dla praktycznie wszystkich Polaków sprawach. Ta ustawa przecież też jest ważna dla wszystkich Polaków. I to będzie istotne rozstrzygnięcie właśnie dotyczące kwestii także interesów gospodarczych gmin, ich porządku, ich pozycji w porządku ustrojowym naszego państwa. Wydaje się, że śmieci to temat śmieciowy, brzydki, nieestetyczny. A to jest temat o nasz poziom cywilizacyjny, kultury społecznej, także kultury gospodarczej, osobistej kultury. I tutaj no oczywiście prawo powinno służyć temu, aby ten poziom był najwyższy, ale żeby był zgodny z konstytucją. Zobaczymy, jak Trybunał w tych sprawach rozstrzygnie. W obydwu sprawach, o których sprawę wniosły samorządy, część tych spraw właśnie jest połączonych, więc to nie będzie sprawa dotycząca wniosku jednej gminy, a jeżeli zarzuty były albo tożsame, albo bardzo zbliżone, to jako prezes Trybunału łączyłem je. Żadnych z tych spraw nie orzekam, więc nie wiem też naturalnie, jakie będą ostatecznie rozstrzygnięcia, ale wiem, że prace nad przygotowaniem projektu rozstrzygnięcia, a zatem momentem, kiedy jako prezes Trybunału wyznaczę termin rozprawy, zbliżają się do finału. Bez wątpienia to będzie orzeczenie interesujące wszystkich Polaków.
do pewnego stopnia też istotne i gorące i ważne dla mieszkańców Mazowsza będzie wyrok z wniosku samorządu wojewódzkiego mazowieckiego dotyczący sprawy ustawy tak zwanej janosikowej. Jerzy Szczęsny, Arkana. Ja jestem w kropce, dlatego że z czym innym tu właściwie przyszedłem, a to, co usłyszałem i usłyszeliśmy wszyscy od panów profesorów, to jest rzecz, która się nadaje na ogromną konferencję. Załatwienie prasową. Tych. Proszę, prasową. Nie prasową, konferencję nie naukową, przepraszam. Ale tak selekcjonując to, o czym mówiła pani, moja przedmówczyni pierwsza, który problem mianowicie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to jest wszystko, o czym tutaj mówimy, w kontekście właściwie uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. I zgadzam się oczywiście, ten problem wyjaśnił pan profesor Kieres dokładnie. Mówiąc krótko, jeśli gmina czy organ samorządowy prawem wewnętrznym dokona kroku contra legem, czy obejdzie prawo, to Trybunał Europejski prawdopodobnie takie prawo uchyli. Ale ja mam pytanie inne, z tym, że zanim je zadam, to chciałem powiedzieć tak, dlaczego do Trybunału, pracowałem tutaj kilkanaście lat, dlaczego tyle skarg wpływa do wstępnej kontroli? Otóż Trybunał Konstytucyjny jest ostatnim chyba elementem tak zwanego wymiaru, mówię tak zwanego wobec tych innych poza Trybunałem Sprawiedliwości, do którego się wnosi skargę i stąd ludzie się spodziewają, nie znając kondycji, kognicji Trybunału, że można doń wnosić wszelkie sprawy. I teraz wrócę do pierwszej sprawy, Trybunał Międzynarodowy, znaczy ten Trybunał Sprawiedliwości UE, w kontekście tego obejścia prawa i chciałem odwrócić jakby sytuację. Czy jeżeli będzie sytuacja odwrotna, czy obywatel ukrzywdzony przez organ samorządu terytorialnego będzie mógł poszukiwać sprawiedliwości w Trybunale Unii Europejskiej? Podam przykład sprzed wczoraj. Do redakcji mojej zwróciła się pani urzędniczka magistratu warszawskiego, zawiadamiając o następującym fakcie. Otóż jej kierowniczka nakazała w Urzędzie Warszawskim, aby nie uczestniczyła w referendum, które ma się odbyć za 3 dni. I myśmy zrobili taką krótką debatę. I w kontekście tego, co powiedział pan profesor Kieres, ja myślę, że trzeba tak powiedzieć. Aha, bo co jeszcze było tutaj karygodne? Po prostu pani ta, która była podwładną, której była podwładną ta pani, która się zwróciła, powiedziała, że mogą być konsekwencje, ponieważ będą sprawdzane na listach urzędnicy ratusza. Odwracając sytuację, czy my musimy szukać sprawiedliwości w Unii Europejskiej, w Trybunale Unii Europejskiej, bo Rada moja
dla niej po dzisiejszym spotkaniu będzie taka. Niech ona pójdzie, niech powie, że pójdzie, niech zostanie usunięta z urzędu, niech ona straci pracę, potem niech przegra wszystkie instancje w Polsce, a potem zwróci się do Trybunału Praw Człowieka. Ja wiem, że Trybunał, że pytanie do panów profesorów jest może nie na rzeczy, bo ja znam kognicję Trybunału, ale ludzie się zwracają, tak jak powiedziałem na początku, do ostatniego elementu sprawiedliwości do Trybunału. I proszę powiedzieć mi taką rzecz, czy jeżeli ja jej taką radę dam, czy jeżeli ona się powoła, a działamy w sytuacji obowiązywania artykułu 250 kodeksu karnego, który powinno się znać, gdzie jest napisane wyraźnie, że od 3 miesięcy do 5 lat podlega karze ta osoba, która działa przeciwko wyborom, no i dyspozycja tego artykułu powinna być na tej sali znana. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, to pan. No, tak, panie redaktorze, ale odnosząc to do kwestii referendum w Warszawie, spolityzował pan pytanie, a my polityką się nie zajmujemy w Trybunale, więc na to pytanie nie sposób odpowiedzieć, bo jakakolwiek odpowiedź miałaby charakter polityczny. Panie profesorze, mam pytanie dotyczące ewentualnych zmian przepisów prawa. 23 lata pan powiedział już mamy. Samorząd w nowej odsłonie. W przyszłym roku będzie 10 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Czy panowie profesorowie dostrzegacie jakąś potrzebę zmiany prawa, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia już przeszłe? To po pierwsze. Po drugie, wskazał pan jakiego prawa? Samorządowego. Polskiego, krajowego, dotyczącego samorządu. Funkcjonowania właśnie administracji, jednostek samorządu terytorialnego. To po pierwsze. Po drugie, pan profesor Kieres wspomniał o tym, że jednym z elementów sporu obecnie są właśnie zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego i o tym, że w przepisach prawa jest wymóg właśnie przekazywania zadań razem ze wskazaniem źródeł. Od lat jest to problem niestety i chciałam zapytać, czy jest jakiś poziom, czy państwo zastanawialiście się nad tym, jaki jest ten poziom taki już, który mógłby być przekroczony i tutaj zarzut mógłby być, no nie powiem niekonstytucyjności, ale pozostawiania samorządowców bez dofinansowania. Wiem, że drugą kadencję w Sejmie jest projekt nowelizacji ustawy, który złożyły właśnie samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, ubiegając się o zwiększenie udziałów, swoich udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Póki co nie ma woli, ja nie chcę pytania sprowadzać do roli politycznej, ale chodzi mi o to, że samorządy tak naprawdę nie mają żadnej inicjatywy ustawodawczej, żeby tutaj zabezpieczyć sobie te dochody. Czy w tym względzie? Co do nowelizacji prawa samorządu terytorialnego, no to jest cały szereg. Ja już nie chcę mówić o szczegółach, bo przecież jeśli orzecznictwo jest zalewane, sądy są zalewane różnego rodzaju sporami, wnioskami o rozstrzygnięcie, skargami, chodzi o to, o rozstrzygnięcie problemów i to w różnych, to jest problem referendum lokalnego chociażby, tu nie chodziło akurat o aktualną sytuację w Warszawie, problemy związane z relacją, z pozycją na przykład organu wykonawczego, wójtem, burmistrzem, prezydentem, no, trwają spory, czy rozwiązanie przyjęte w 2002 roku w sprawie bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta nie wymaga pewnej jednak refleksji, problem nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, jak daleko powinien on iść, czy nie jest on zbyt krępujący, co to znaczy polityka w ogóle finansowa, czy i w jakim zakresie nie powinna być ona
skutkiem większej samodzielności tych jednostek samorządu terytorialnego. Ja myślę, że na polskim samorządzie terytorialnym w zbyt dużym stopniu nad inicjatywami legislacyjnymi, w zbyt dużym stopniu ciążą pojedyncze sytuacje patologiczne. One nagle stają się przedmiotem pewnych uogólnień. Ja nie jestem oczywiście, jestem z tego znany właśnie, że czuwałem nad tym, żeby w jednostkach jeszcze, kiedy byłem w Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego, w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu odpowiadałem za sprawy legislacyjne. Nie jestem oczywiście zwolennikiem pełnej, żeby nie powiedzieć źle, swobody, bo chodzi o swobodę, o samodzielność. Polityka komunalna powinna mieć swoje realne znaczenie. To nie może być polityka implikowana decyzjami innych, prawda? Ale granice tej swobody, samodzielności mimo wszystko nie mogą prowadzić do patologii. To się zgadzam, ale też przypadki patologiczne pojedyncze nie powinny być źródłem uogólnień prowadzących do nowelizacji ustaw. Sprawy podatkowe niewątpliwie. Co do ustroju, tutaj wiele się już nie da poprawić. Można korygować. Tutaj fundamentalnych zmian nie można się spodziewać, ale gdy idzie o sprawy finansów komunalnych, to jest problem udziału chociażby w VAT-ie, w podatku dochodowym od towarów i usług, czego dopominają się jednostki samorządu terytorialnego. Sytuacja powiatów moim zdaniem powoli dojrzewa do pewnej refleksji. Tutaj widzę już pewną możliwość, bo albo się zdecydujemy, że powiat jest tylko przejawem samorządności terytorialnej w zakresie kontroli nad wykonywaniem funkcji publicznych, administracyjnych tych, albo powiat na przykład nie może prowadzić tak zwanej komercyjnej działalności gospodarczej, tylko działalność w sferze użyteczności publicznej. Tylko gminy i województwa mogą prowadzić tak zwaną zarobkową działalność, oczywiście zrygoryzowaną, bardzo ściśle określoną, kiedy, w jakich formach prawnych. Powiat w ogóle jest wykluczony. Pomysłem na powiat w 1998 roku, jak pamiętam, było to, że powiat miał być odpowiedzialny właśnie przede wszystkim za funkcje tak zwane socjalne czy społeczne. Szpital powiatowy, pamiętam Michała Kuleszę, szkoła średnia, drogi publiczne, powiatowe, opieka społeczna, stąd powiatowy ośrodek opieki społecznej, relacje z władzami publicznymi w zakresie tak zwanej administracji w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powiat nie miał być kategorią, w której by koncentrowano, tak jak w gminie i w województwie, sprawy polityki tej samorządowej. Dzisiaj coraz bardziej moim zdaniem dojrzewa pytanie, czy należy utrzymywać takie usytuowanie powiatu, czy też nie wzmocnić powiatu nie tylko zadaniami, ale także i finansami. To tutaj widziałbym pewną perspektywę rozwoju ustawodawstwa samorządowego oraz korygowanie. My w ciągu 20 lat, jak byłem pytany o to, jak nam się to udało, Polska była wzorem dla większości państw tego regionu, łącznie z Rosją, gdy chodzi o samorządność terytorialną. Jak nam się to udało, że tak szybko implementowaliśmy samorządność terytorialną, powiedziałbym, nie mieliśmy tego czasu, który wymienić. Nie chcę już tutaj mówić o tradycjach, prawda, bo to nie jest rzeczywiście tak, pan słusznie powiedział, to jest temat na konferencję olbrzymią naukową, ale tam, gdzie szybko, no tam się popełnia również pewne błędy. Czy wymaga to, co zrobiliśmy, pewnych korekt, uzupełnień? I zawsze można, kierując się orzecznictwem, wiele spraw w sądzie to oznacza, gdy idzie sprawy z zakresu nadzoru, to oznacza, że jest coś, że źródło błędów w działaniach jednostek samorządu terytorialnego i organów tkwi w ustawodawstwie, które wymaga korygowania. Ordynacja wyborcza, czy dzisiaj to jest kodeks już wyborczy, przecież została uchwalona
na podstawie także zgromadzenia doświadczeń z lat 90. z pierwszej dekady obecnego wieku. Problem gospodarki komunalnej też wymaga moim zdaniem pewnego przyjrzenia się. Początkowo w 90. roku gminy miały prawo, tak jak każdy przedsiębiorca, wolnego prowadzenia działalności gospodarczej. W 92 roku znowelizowano artykuł 9 ustawy o samorządzie terytorialnym, odbierając taką możliwość. Później w 96 roku przywrócono zarobkową działalność, ale w bardzo ograniczonych ramach, ja moim zdaniem słusznie. To też był pomysł Michała Kuleszy, Cezarego Banasińskiego chociażby. Mianowicie jednostki samorządu terytorialnego nie są od działalności gospodarczej, od przedsiębiorczości. Ale każdy przejaw ograniczenia tej sfery aktywności jednostek też jest odbierany przez tak zwanych samorządowców jako ograniczenie im możliwości uzyskiwania wpływów finansowych, dochodów, które później są przeznaczane na realizację zadań w innych sferach, na opiekę społeczną, na służbę zdrowia, na oświatę. Zresztą jednostki samorządu terytorialnego żalą się, że w wyniku niedoszacowania kosztów wykonywania ich zadań muszą szukać innych źródeł dochodów. To jest problem. Czy i w jakim zakresie wzmocnić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego? No to ja bym wyszedł ze swojej roli jako obywatel, zapytał pana sędziego, czy i w jakim stopniu obowiązujące prawo na przestrzeni tych prawie 25 lat sprzyjało budowie takiej wspólnoty mieszkańców Dolnego Śląska, na ile nie sprzyjało specyficznego regionu Polski, prawda, bo stworzonego po wojnie z ludzi z bardzo różnych terenów, czasami przez historię szurniętych 1000 kilometrów ze wschodu na zachód, zupełnie inne warunki cywilizacyjne. I potem doświadczenia tych 45 lat. Jak to prawo, które tworzymy od 89 roku, na ile sprzyja, na ile nie sprzyja budowaniu takiej autentycznej, także w ramach państwa polskiego konkurencji poszczególnych regionów, że tam się żyje najlepiej, to do pewnego stopnia obserwujemy, nie wiem, czy to jest moda, czy to jest coś więcej, chciałbym, żeby to coś więcej. Każde województwo, można powiedzieć, wybrało swoje hasło, które jest czasami w reklamach. Przede wszystkim w reklamach na różnych folderach województwo się reklamuje, czy region reklamuje się krótkim, zwykle trzywyrazowym zdaniem, które ma przyciągać nie tylko inwestorów, ale również Wrocław przecież był z tym pomysłem z tego znany, że przyciągnie młodych, bardzo inteligentnych, przedsiębiorczych Polaków, nie tylko z Polski, ale również wyciągnie ich z tego nudnego Londynu i zapewni im ciekawe życie we Wrocławiu. Na ile prawo właśnie pozwala budować taką nowoczesną wspólnotę, raczej optymistyczną, nie narzekającą, przekonaną, że warto tam inwestować swoje życie, a na ile przeszkadza z perspektywy pańskich doświadczeń jako właśnie człowieka, który bardzo wiele wniósł do tego regionu dolnośląskiego. Mogę się pochwalić. Jestem honorowym obywatelem Dolnego Śląska, więc... Jakie jest hasło Dolnego Śląska? Mogę powiedzieć tak. To prawo niewątpliwie sprzyjało. W mniejszym lub większym zakresie sprzyjało budowaniu samorządności terytorialnej. Pewne wątpliwości mógłbym mieć, gdy idzie o budowanie tożsamości dolnośląskiej. Swego czasu ukułem hasło, powinniśmy być najlepszym regionem w Polsce, bo to jest dobre dla Dolnego Śląska i dla Polski. Żeby Dolny Śląsk był najlepszym regionem w różnych kategoriach.
Mogę powiedzieć, że od 1998 roku to prawo sprzyja budowie tożsamości regionalnej i samorządności, bo regionalnej, także i gminnej, z powiatami jest trochę inaczej, ale może na tle powiatu widać, kiedy mieszkańcy walczyli o to, żeby był powiat, żeby stolica była, żeby być w tym, a nie innym powiecie, to wtedy widać było, jak oni dbają o swoją tożsamość, że nie chcą być tu, a tutaj, ale tu w tym powiecie. Byłem wtedy członkiem Komisji do Spraw Terytorialnego Podziału Kraju, także senatorem, ale także w kancelarii, w Urzędzie Rady Ministrów wtedy. I przyjmowałem tych ludzi, którzy właśnie w trosce o budowę tej własnej tożsamości i konkurencyjności chcieli być tu, a nie tu. I chcieli mieć własny powiat chociażby. Uważam, że dojrzał być może czas, by województwo samorządowe było w większym stopniu podmiotem polityki regionalnej niż jest to do tej pory. Jeszcze raz podkreślam, ja widzę pewną granicę, ja nie jestem zwolennikiem regionów autonomicznych. To nie jest efekt ani polskiej tradycji, ani też obecny system ustrojowy uznaję za właściwy, ale jeżeli już zdecydowaliśmy się w 1998 roku na 16 regionów województw samorządowych, to być może wzmocnienie kompetencyjne przez zwłaszcza działalność prawotwórczą, to jest ta konkurencyjność, o której mówił pan prezes profesor Rzepliński, mogłaby no, postąpić dalej. To oznaczałoby, że na przykład sejmik wojewódzki powinien być także źródłem stanowienia prawa na podstawie ustaw, ale konstytucji i ustaw zwykłych, ale stanowienia prawa, które to prawo byłoby także źródłem dla powiatów i gmin. To by pozwalało na budowę tego, o czym mówimy, tej tożsamości wynikającej z uwzględnienia większego niż do tej pory uwzględnienia specyfiki lokalnej. Inna jest sytuacja Dolnego Śląska i na województwa zachodniopomorskiego czy pomorskiego, więc województw nadmorskich, a jeszcze inna województwa podkarpackiego czy małopolskiego, a jeszcze inna Górnego Śląska. Chociaż ja byłem notabene zwolennikiem utworzenia jednego województwa śląskiego z Górnym Śląskiem Opolskim i Dolnośląskim. No ale to właśnie, znowu tamta tożsamość pokazała, że oni chcą być sami. Stąd też jestem zwolennikiem takiej konkurencyjności, ale on konkurencyjności niewykonawczej, to znaczy konkurencyjności, która będzie polegała na tym, jak wykonujemy to, co centralny ustawodawca, planifikator ustalił. Ja chciałbym też konkurencyjności przez możliwość kreowania na podstawie ustawodawstwa własnych pomysłów czy koncepcji, a z tym jest na poziomie regionalnym jeszcze dzisiaj kłopot. Jestem zwolennikiem tożsamości regionalnej, budowy tego, co się nazywa tożsamością regionalną, czyli identyfikowania się z regionem. Żeby też nie było wątpliwości, ja jestem Polakiem, czasami, może znacie historię mojego życia, musiałem udowadniać kiedyś w dyskusjach parlamentarnych, że jestem prawdziwym Polakiem. Więc tak, jestem, ale uważam, że ten patriotyzm lokalny jest osią także patriotyzmu tego narodowego. Ja jestem Dolnoślązakiem, ale dlatego też jestem Polakiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję za obecność. Zapraszam wszystkich obecnych na kolejną konferencję prasową. Możemy to traktować jak filmy Hitchcocka. Będzie jeszcze ciekawiej.